Dziś w końcu możemy spać spokojnie, bo niebo nad naszym regionem w nocy pozostanie pogodne i aura da nam odpocząć od burz, ale niestety nie na długo. Sylwia Micyk, dobry wieczór. Czas na najświeższe pogodowe informacje. Jutro pogodę nadal będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia. Zmieni się jednak cyrkulacja powietrza i znów popłyną do nas upalne, zwrotnikowe masy powietrza, a to oznacza powrót wysokich temperatur. Już nadchodząca noc zapowiada da się bardzo ciepła, 15 stopni na północy regionu, 14 w centrum, 13 bliżej Podhala, a w samym Zakopanem 12. Jutrzejszy poranek lokalnie powita nas mgłami. Temperatura wzrośnie jutro do 28 stopni w cieniu, niewiele mniej, bo 26 stopni wskażą termometry na Podhalu. Tam chmur będzie jutro więcej i one w drugiej części dnia mogą przynieść burze i deszcz. Meteogram zdradza już mniej spokojne prognozy na wtorek, bo w Zakopanem znów zagrzmi, a burzom może towarzyszyć grad. Ciśnienie będzie się jutro nieznacznie wahać i barometry wskażą 990 hektopaskali. Dwa kolejne dni nowego tygodnia znów zapowiadają się upalne. We wtorek na termometrach od 28 do 30 stopni, w środę maksymalnie 28. Niestety wraz ze słońcem i wysoką temperaturą wrócą do nas burze. Poprosimy kolejną mapę. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jutro tylko w okolicach Krakowa poziom pyłu PM10 może być lekko podwyższony. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu miłego niedzielnego wieczoru.